Och, ja żyję. Pieprzony bolszewik. Ale mu teraz współczuję. Pora się zabawić, lecimy. Hej, Tunezja. No co tam? Mam propozycję. Słucham. Oddam ci kawałek ziemi tak, abyś miała dostęp do Rosji, a w zamian chcę trochę twojej. O, wow, coś ciekawego, no dobrze. Tak, tak, strasznie ciekawego. Oj, chyba coś ci się na tamtym kawałku ziemi obok Rosji hajczy. Oj, idę to sprawdzić. No, no idź, szybko, szybko. Co za łeb, ha, ha, ha. Jebł dół. No to pięknie mnie wydymał. Nie tracimy tempa, trzeba szukać baranów. Hej, Egipt. Salam alejko. Te boci wielbłądy zjebały. Ono, gdzie one być? O, za tobą. Buł mi masz w łeb. Ale co ty robić? Dymać cię na wielbłądy. Ono, my brother. Aj, szkoda go, wyjątkowo głupi okaz. I czy ty zamierzasz? Nie, nie, spokojnie. Uff. Ale wiesz co? Oj. Widzę, że ci się nie powodzi. Trochę głód. Dam ci mnóstwo racji żywnościowych w zamian za ziemię. Ech, no dobrze. Aha, i taka prośba, opuść broń, ze mną jesteś bezpieczna. No dobrze, cudownie jest mieć takiego sąsiada. Cudownie to robić z ciebie, debila. Co jest? Jak to jest stracić kraj za parę bananów? Aha, jestem totalnie jak Izak. Rosja, nie wiem, czy cię o pomoc prosić, ale spróbuję. Chwila, co ty kurwa robisz na moich terenach? To przez tego biało-czerwonego pajaca. Ha, 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 Indonezja cię atakuje? Polska.